To będą drastyczne konsekwencje dla dzieci oraz młodzieży. Z dniem 4 lutego weszło w życie rozporządzenie ministra edukacji i nauki mające na celu zmianę warunków i sposobu działania placówek oświatowych. Jeżeli tyle lat wszystko dobrze funkcjonowało, tak, nikt nie miał z tym problemu, to nie są dla państwa polskiego jakieś koszty, które by były taką wyrocznią. Tak? To nie są miliardy, to są raptem miliony, gdzie my wydajemy, zażartuję sobie, na wybory kopertowe 70 żeśmy wydali, tak? Moglibyśmy wesprzeć dużo mniejszości narodowych w tym momencie i będę tutaj złośliwy i to celowo, bo uważam, że nasze dzieci powinny mieć godne warunki do tego, żeby się uczyć. Dzieci nie interesuje polityka. Dzieci interesuje to, żeby na przyszłość mogli służyć tej ojczyźnie i żebyśmy mieli po prostu mądre, inteligentne dzieci. Negatywne skutki rozporządzenia ministra edukacji i nauki odczują również placówki oświatowe z gminy Tarnów Opolski. Czyli 13 oddziałów razy 2 godziny, 26 godzin. Czyli nauczyciel drugi, którego zatrudniłam do języka niemieckiego, powiedzmy, by go nie było. Skutki negatywne będą bardzo duże, bo oni jednak są przyzwyczajeni do pewnej liczby języka niemieckiego, godzin. Tym bardziej, że nie korzystają z żadnych korepetycji, prawda? A efekty tej ilości godzin też są, bo jednak mamy finalistów z języka niemieckiego, uczniowie biorą w różnego rodzaju konkursach, także tu może się też to odbić. Blokuje rozwój najnormalniej w świecie kompetencji, umiejętności uczniów. To są kompetencje szeroko rozumiane, kompetencje, które wprowadziła sama Unia Europejska, prawda? No i dzisiaj my ograniczamy dzieciom, no a wiadomo, język angielski, język niemiecki. Są to jedne z dominujących języków. My z racji tego, że mamy takie bliskie sąsiedztwo, tak, z Niemcami, no to siłą rzeczy po prostu korzystamy z tego. I niezależnie już na jakim szczeblu, czy to na szczeblu zawodowym, czy na szczeblu wyższym, ci uczniowie naprawdę czerpią z tego korzyści i to znaczące. Wielu wychowawców uczących języka niemieckiego może stracić pracę, a uczniowie możliwość dalszego rozwoju. Na tą chwilę w gminie Tarnów Opolskiej większość uczniów w szkole zadeklarowało i uczy się języka niemieckiego mniejszościowego. Dużo tutaj jednostek organizacyjnych i samorządy wnoszą petycje. Również rodzice mogą wnosić petycje, których będą mogli swój sprzeciw pokazać wobec tej decyzji rządu. Petycje można podpisać elektronicznie lub w wersji papierowej. Elektronicznie można na stronie gminy Tarnów Opolskich, jest udostępniony link do tej petycji.